samego początku nasza telewizja monitoruje prace prowadzone przy budowie nowych domów dla powodzian w Bobowej. Jeszcze nie tak dawno, bo raptem 6 miesięcy temu w siedliskach były tylko szczere pola, na których 4 kwietnia burmistrz Bobowej Wacław Ligenza spotkał się z powodzianami. Podczas tego pierwszego roboczego spotkania w terenie burmistrz złożył deklarację, że mieszkańcy będą mogli się wprowadzić do domów już na Boże Narodzenie. Od dnia dzisiejszego ruszy ta inwestycja z dużym rozmachem. I tak jak powiedziałem już tutaj wcześniej, że mieszkańcy mają ogromną szansę, żeby święta Bożego Narodzenia tegoroczne spędzić w nowo wybudowanych domach. Za kilkadziesiąt dni Boże Narodzenie, według złożonej przez Pana deklaracji, powodzianie mają się wprowadzić do nowych domów. Czy jest na to szansa? No wyrażam głębokie przekonanie, że tak się stanie. Wykonawca ma umowę podpisaną z nami na wykonanie kompleksowo całej inwestycji do końca listopada bieżącego roku. Jestem więc przekonany, że obserwując zaawansowanie prac, wizytując teren budowy i prowadząc całą inwestycję, że tak się też stanie. Dziś miejsce to wygląda zupełnie inaczej. Domy już stoją, a prowadzone prace to tak zwana kosmetyka. W tej chwili trwają prace już wykończeniowe, właściwie ostatni budynek, na którym jest kończona elewacja. Natomiast pozostałe prace to będą plantowanie terenu, oczywiście jakieś nasadzenia, chodniki, drogi dojazdowe, na to wszystko mamy zabezpieczone środki. Na ten niewątpliwy budowlany sukces składa się wiele składników. Jak twierdzi Wacław Ligenza, bardzo dużo zależy od tego, jakie są relacje między instytucjami, które realizują to zadanie. W tym przypadku konieczne było współdziałanie dwóch instytucji, Krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego i lokalnego samorządu gminnego. W wyniku tej współpracy bardzo dużo przysłużył się i dopomógł nam w realizacji tej inwestycji pan wojewoda Stanisław Kraci, który interesował się osobiście tą sprawą, z którym podpisywałem umowę na dodatkowe prace niezbędne do tego, żeby te budynki można było oddać kompleksowo i wykonane w sposób właściwy i fachowy. Był tutaj na miejscu, spotkał się z powodzianami. Nie zawsze tak bywa, żeby przedstawiciel rządu przyjechał tutaj i z tymi, którzy jak gdyby są dotknięci przez taką klęskę, odbyli spotkanie. On to zrobił. Również pan dyrektor Stanisław Pajor tutaj osobiście był, pan wicewojewoda Haręźlak. Myślę, że cały urząd bardzo się zaangażował w tą sprawę i można tylko się wypowiadać w superlatywach na temat relacji i współpracy. Liczę, że tak będzie do samego końca, że uda nam się tą inwestycję dobrze i spokojnie rozliczyć, a najważniejsze, że mieszkańcy otrzymają to, na co czekali tak długo.